Witam Was, drodzy, w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Witam Was z Leszna w poniedziałek 12 czerwca. Pozwólcie, że podzielę się z Wami słowem wyznaczonym na dzisiaj, a także kilkoma myślami dotyczącymi tych słów. Pierwsze słowo zapisane w Psalmie 25, w 18 wierszu. Wejrzyj na nędzę i mozuł mój i odpuść wszystkie grzechy moje. Tak pisze psalmista, natomiast w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale, w 7 wierszu czytamy: Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Drodzy, mam nadzieję, że słuchacie te słowa wieczorem, pod koniec dnia. Bo tak naprawdę są to słowa na podsumowanie dnia, na przemyślenie tego, co się wydarzyło, co było dobre, co było złe, co nam wyszło, z czego jesteśmy zadowoleni, a też i też za to, za co chcemy przeprosić, powiedzieć przepraszam, nie było tak, jak sobie zaplanowałem, zaplanowałam, nie było tak dobrze, jak chciałem. Psalmista w psalmie 25 to człowiek strapiony, człowiek, który niesie wielki ciężar, ciężar swojego grzechu. Wie, że coś w jego życiu było, czy jest nie tak. I chce wylać to przed Bogiem. Chce powiedzieć o wszystkich swoich grzechach, o wszystkich swoich potknięciach, ale też powiedzieć przepraszam. Odpuść wszystkie grzechy moje. Często czynimy to w Kościele, w modlitwie spowiedniej, ale także przepraszamy Boga w modlitwie Ojcze Nasz, którą codziennie zmawiamy, kiedy mówimy odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Odpuść nam nasze winy, odpuść nam nasze grzechy, zdejmij z nas nasze ciężary. To, co nie pozwala nam iść do przodu, to, co nie pozwala nam żyć pełnią życia. Drugie słowo z Ewangelii Łukasza to słowo, które przypomina, uświadamia nam, że Bóg jest Bogiem dobrym. Bóg nie cieszy się z śmierci grzesznika, z jego upadków, ale chce dobra dla każdej i każdego z nas. Mówi, że większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99, którzy nie potrzebują upamiętania. Powiemy, że wszyscy potrzebujemy upamiętania, że nie ma kto by dobrze czynił, nie ma człowieka, który jest bez grzechu. Myślę, że zdajemy sobie z tego sprawę. Ale przede wszystkim musimy popatrzeć na siebie, na swoje życie, na swoje grzechy. I zrobić dwie rzeczy. Dwie rzeczy, o której mówi luterańska pokuta. Po pierwsze, będąc świadomymi swoich grzechów, swoich potknięć, wyznać je przed Bogiem, powiedzieć przepraszam, a później darmo, z łaski przez wiarę, przyjąć przebaczenie. Aby w niebie była wielka radość, ale abyśmy też i my mogli mieć radość w naszych sercach. Nie bójmy się jako grzesznicy stawać przed Bogiem i wyznawać Mu naszych grzechów.
On pragnie przebaczać. On pragnie. Woła nas grzesznych do siebie. Niech wam Bóg błogosławi. Niech was prowadzi w swojej miłości. Amen.